Ups. Kibice, według jednej z definicji niewypał, uwaga, jest to amunicja zawierająca ładunek miotający, która nie wypaliła pomimo stworzenia odpowiednich warunków do tego procesu. Czyli jak to można w skrócie przełożyć na piłkę nożną? Był trening, obóz przygotowawczy, wszystko, taktyka była ustalona, przyszło do pierwszego meczu na Mistrzostwach Świata i nie wypał. Dlatego też zapraszam Was na drafta pierwszych niewypałów na Mundialu. A w ogóle to przecież się z wami nie przywitałem. Siemanko, cześć, cześć, dzień dobry, witajcie wszyscy kibice. Moi drodzy, dokładnie już wiecie, jak będzie wyglądał ten draft. Zobaczymy, czy mój poziom gry dostosuje się właśnie do niewypałów, czy może wręcz przeciwnie, zaskoczę czymś i te niewypałe zawodnicy, którzy no rozczarowali w tych pierwszych meczach, okażą się no dla mnie czymś sprzyjającym i wygram drafta. To by było. No ale dobra, kibice, nie ma co marzyć, trzeba przejść do konkretów, czyli wyboru zawodników. Zanim jednak to nastąpi, zostawcie łapeczkę w górę. Jeżeli ktoś jest nowy, zapraszam do subskrypcji kanału. Przypominam, ikony mają pierwszeństwo, no chyba, że będzie rzeczywiście ktoś taki niewypał, jak na przykład Leo Messi. No zobaczymy, kogo się uda. No to co, startujemy? Proszę. Jak proszę, to proszę. 15 tysięcy monet poszło. Wybór formacji. Może weźmy sobie coś ze skrzydełkami, 4-3-3, tu będzie większe pole manewru, więcej tych niewypałów, może się uda i uwaga, pierwszy... Nie no, moi drodzy, no, Messi, umówmy się, on akurat, no, nie wypalił ten jego karny z Islandią. Pomimo tego, że jest ikona, wybieram Messiego, nie ma się co zastanawiać. No to lecimy od przodu, może tu Robert? Robert też tak... Tunezja przegrała z Anglią, ale grała bardzo dobrze. No to tu zostaje dwóch zawodników Kostaryki, a to bardziej Ortiza weźmiemy. Tak, taki draft, moi drodzy, takie wybory, nie ma się co dziwić. Uwaga, uwaga. Neymar to się więcej w ogóle przewracał w tym meczu, nie uważacie za Szwajcarią? On tak, oprócz tego, co tam u niego się wydarzyło, to spaghetti na głowie, to nie zachwycił grą. Wybieram Neymara. Tylko mi nie zarzucajcie, że robię to pod overallem. I tak te overalle, nawet jak mi się uda, nie wiadomo co, to nic z grą tu nie wychodzi. No i teraz wybór może być ciężki, bo jest Piotr Zieliński, który w pierwszej połowie do momentu straty bramki starał się jak mógł, ale później... przygasł. Ale jest ikona, Lothar Matthäus. Oszczędzę tu ziela, bo się starał jeszcze, wybierę Mateusza. Przechodzimy dalej, zobaczymy, kto tam będzie. Bali to chyba w ogóle nie było na boisku. Przyznam szczerze, że nie oglądałem tego meczu Argentyny z Islandią. Ale dobra, weźmiemy Limę, żeby nie było, Brazylijczyk. Znowu Argentyńczyk, Ever Banega. Czyli tu Argentyna króluje póki co. Ten ich remis z Islandią zaważył właśnie na tym. Proszę bardzo. Hector, on w ogóle grał? Nie wiem, czy grał, ale jest z Niemiec, a Niemcy zawiodły, nie wypali. Najważniejsze, że Niemiec nie wygrał, ha, ha, ha. I Polska też nie wygrała. Dobra, biorę Hectora. Czyli znowu wychodzi na to, że Brazylijczyk Johnson, chociaż gościu nie zagrał, ale Brazylia. Lewczuk? Co? Wiecie co, wezmę tu tego Kostarykańczyka, no bo Lewczuk to nawet to w telewizji ogląda te mistrzostwa, także jak on mógł zawieść i być niewypałem? Dobra, bierzemy tego gościa. Prawa obrona, zobaczymy, kto tu będzie. No, weźmiemy Zabaletę. On jest doświadczony, powinniśmy od niego oczekiwać więcej. Tymczasem zawiódł. Wojtek Szczęsny troszkę zawiódł. No nie chcę tu obarczać jego tą stratą drugiej bramki. Tak, jak to się mówi, bramkarz jak wychodzi, to powinien być pewny, że przetnie piłkę. Ekspert. Wojtek Szczęsny, no niestety zawiódł, nie wypał. Lecimy dalej. No dobra, bramkarz Brazylii, bo ona jako jedyna tu nie odniosła jakiegoś tam większego sukcesu. Chyba bardziej tutaj Danilo, dobra. Czyli Daniego Alvesa bierzemy. Zdecydowanie tutaj Draxler, który... No, walili Niemcy głową w ten meksykański mur. Pele, mamma mia! 98. No muszę go wybrać, czyli Hulk wskakuje. Kolejny zawodnik, zobaczymy kto tym razem. Marcelo czy Di Maria? Marcelo Di Maria? Kto bardziej zawiódł? Argentyna czy Brazylia? Ten Marcelo wyszło. Nie patrzyłem, żeby nie było, żeby mi nikt nie zarzucał. Dobra, weźmiemy Wilshera na razie. Oj, patrzcie, jest Balde z Senegalu. Nie, tego gościa mi nawet nie pokazujcie. Tu biorę Meyera z Niemiec. Szyle też skakuje. Dwóch, którzy nie wypalili. Coutinho akurat ładnie strzelił. Trzeba przyznać, brameczka taka. No Rudiger. Rudiger przesiedział chyba cały mecz na ławie, ale jest Niemcem. No, tu sprawa chyba jasna, bo jest Argentyńczyk Gaitan. Proszę bardzo. Jeszcze wybór trenera szybko. No chyba zdecydowanie Joachim Löw,
który starał i nie wiadomo co się wystarał. Wybieram jego. W takim razie dajcie mi chwilę, 3 sekundy, ułożę ten skład niewypałów, który udało mi się trafić w tym drafcie i zobaczymy co to będzie. Kibice, i wyjściowa 11 niewypałów gotowa. Wychodzi na to, że najbardziej nie wypalili Brazylijczycy, jeżeli chodzi o tego mojego drafta przynajmniej. Są też Niemcy, jest oczywiście Messi, dwie ikonki, Polak na bramce, Polak Rodak. No Brazylijczycy przeważają masakrycznie, no także muszą się poprawić w drugim meczu. Ocena 87, zgranie 97. Zobaczymy jaka będzie moja gra, czy też nie wypalę, czy jednak coś tam zatrybi i okaże się sukces wielki. Pomimo tego, że to są niewypały, skład, przyznajcie, ten przód jest dobry. No dobra, przechodzimy do pierwszego zawodnika, przeciwnika i zobaczymy, czy to będzie jedyny przeciwnik, czy nie jedyny. Proszę Państwa, i jest składzik. On ma taki bardziej skład tych, co wypalili, przynajmniej z przodu, środek też, ale obronę ma, no jest Niemców i Niemców i Niemców, a na bramce jest Neuer, który starał się jak mógł, ale niestety poległ. Czemu znowu przycina? Przecież sprawdzałem to połączenie, wszystko powinno być ok. Cyk, cyk, uj, strzel! 1-0, ty. Proszę Państwa, co się dzieje? 3 minuta na zegarze i Lothar strzela bramkę, ale nie ten Lothar, nie ten nasz polski Lothar, tylko ten niemiecki Lothar. Jakby to powiedzieli Rosjanie, Adin! Wybij tą piłkę, wybij mu tą piłkę. No, ale nie w tą stronę, gościu. Czemu to przycina? Holender jasna! Wyjściu, nie! Standardowo musi się przycinać. Tam jeszcze sąsiad gdzieś wierci. To wszystko przez to. Może przecina kabel z internetem. Cyk, 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 cyk. Brameczka 2-1. Kto tym razem? Hulk, który grał u nas jako napastnik? Chyba tak. Dobra, no wrócił się ładnie. 2-1. Pięknie. I z powietrza? Manuel Neuer, aż poprawi fryzurę. Messi na przewrotę. I... Ach. Nie wyszło. Uwaga tu. Pele. 3-1. Nie no, powiem wam, że nieźle się gra tymi niewypałami. Sędzia zakończył pierwszą część spotkania. Wygrywamy 3-1. Mnie się to podoba, a tobie? Daj znać w komentarzu, zobaczymy jak będzie dalej. Oj, niebezpiecznie? Nie, czemu pod pachą? Czemu od razu zaczynamy, jest 3-2? Puść go i... Ach, czemu on tam nigdy nie może tego strzelić, mój no? O nie, wyjdź szczęsny! Nie! Jak w meczu z Senegalem 3-3. Co prawda Szczęsny traci inną bramkę jak z Senegalem, ale też wyszedł. Był spóźniony. Po prostu mój obrońca nie widział, jak tam Coutinho biega z boku. Koniec meczu regulaminowego, czasu gry. 3-3. Po pierwszej połowie, która wyglądała i tak dobrze z mojej strony, w drugiej połowie wziąłem przykład właśnie z tych, kogo mam w składzie i totalny niewypał. Zobaczymy, jak będzie w dogrywce. Hulk! Trzeba coś strzelić, bo jeżeli chodzi o karne u mnie, to jest... Niewypał. Marcelo. Bardzo ładnie. Nie masz z kim. No! Koniec! O wszystkim zdecyduje konkurs rzutów karnych, który już przed nami. Ach, zmyliłem gościa, 1-0. Ten sam róg, 1-1. Tak jest, 2-1, siedź Szczęsny, Wojtek. Tak jest. Uwaga. Nie, Wojciech, czemu pod łapką? Aj. Czemuż to bronił? Co, gramy dalej? Nie, teraz dopiero zaliczyli. O, oni jeszcze tu weszli. Myślę, że rzut rożny.
Nie, moi drodzy, to są rzuty karne już. Czyli to rozgrywamy dalej. Patrzcie, co się stało. I o co tu chodzi? O co tu chodzi? O co tu chodzi? I co, zaliczono? O kurwa! Co tu się wydarzyło teraz, ty? Wojtkowi oczywiście wpada pod ręką. Co to było, ty? Jest brama, teraz trzeba obronić, moi drodzy. I wygramy. Zatrzymał. Czy De Bruyne to skończy? Czy De Bruyne to skończy? Obronił! Wojtek obronił! Mamma mia! Ale nerwy, co za konkurs rzutów karnych. Tak jest! Marcelo i teraz. Teraz trzeba to bronić. Tak jest! Wojtek szczęsny, jesteśmy w drugiej rundzie. Ale co tam się wydarzyło w ogóle? Lecimy, zobaczymy, jaki przeciwnik w drugiej rundzie, proszę. Jest skład, dwie ikonki. Jest Ronaldo, który póki co król strzelców. Cavani, znowu Neuer, Ramos. Jest Pepe, który... A, Jezus Maria! O Jezus, o nie, nikt mnie nie dotknął, sorry. No dobra, no to lecimy. Po tym, co wydarzyło się w tej serii jedenastek w pierwszym meczu, tu to może zdarzyć się wszystko. Proszę bardzo, gramy. Zaczynamy bardzo słabo. Dobija nas na początku Edinson Cavani. Pięknie tu poszedł, pięknie tu poszedł. I? No, no kurde! Jak tyś tego nie trafił, gościu? Tak jest! Jak nie trafiłeś tam, to trafiłeś tu. 1-1. Piękna, szybka odpowiedź. Wybij, wybij! Nie wybił. I bramka. I nie miałem za bardzo nic do powiedzenia. Ej. Będzie brama, będzie brama. Kurde! Bardzo ładnie. Tu rozprowadził. Czemu on mnie tak czyta? Nie no, powiem tak, zbyt długa przerwa w FIFA. I po prostu, no, dlatego gram tak dużo słabiej. No. Dlaczego? Mogło być 4-2. I 4-2, ale coś... Co? Jaki spalony, pan sędzio kochany. Koniec pierwszej połowy. Słabo, no, słabo jest. 4-1 w strzałach. Posiadanie piłki na równo. Tu tak w sumie na równo bym powiedział, ale... No ma więcej bramek. No i moi drodzy, wychodzi na to, że pozostało nam 45 minut tego drafta, tego odcinka. Później jeszcze małe podsumowanie. Zobaczymy, czy uda się coś trafić w paczkach. Cristiano Ronaldo pojechał do szpitala. Znaczy jeszcze nie pojechał, ale będzie jechał. Czyli załatwiłem póki co najlepszego gracza na turnieju. Bramkarz! Gdzie w ogóle obrona? Mamma mia! 5-1! Ale poszedł, Boże, ty mój bramka, nie ma spalonego, 5-2. Ja tam jestem z siebie zadowolony, jak po tak długiej przerwie, koniec moi drodzy, koniec tego niewypalonego drafta. Pierwsza runda, te karne. Druga runda, moja gra. Zobaczymy, czy w ogóle coś uda się jeszcze tam fajnego trafić w paczuszkach. Proszę bardzo. 5 paczek, zobaczymy, czy będzie tam coś jakiegoś takiego super. W pierwszej są ekrany. Uwaga. Reprezentacja Hiszpanii. PS. Pedro pewnie. Nie, Kajon. Pedro chyba na LS, czy też PS? Czy w ogóle tam coś będzie? Paczka zwykła. Czyli dedykowana dla mnie. Są ekrany znowu. Druga paczka, drugie ekrany. Tym razem reprezentant Francji. Środek obrony Umtiti, czy? Nie, Laporta.
pozostałych trzech paczkach nikogo szczególnego nie udało się utrafić, dlatego postanowiłem, że nawet nie będę wam tego pokazywał. Już wam pokazałem moją fantastyczną grę, także oszczędzę wam otwieranie tych paczek. No i tak wyglądał ten niewypał draft. Jeżeli ten odcinek wam się spodobał, a mam ogromną nadzieję, że tak było, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Jeżeli ktoś jest nowy, zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału, jeszcze naciśnięcia dzwoneczka, żebyście byli na bieżąco. No i też koniecznie dajcie w komentarzu znać jakieś propozycje odnośnie kolejnych draftów. I czekamy na niedzielę i pojedynek Polski z Kolumbią. A my widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia!